Witam. Dziś kolejny eksperyment, kolejny test mieszanki. Tym razem zmieszamy pelet z ekogroszkiem. Ale na wstępie zachęcam Was do subskrypcji kanału. Jest już nas prawie 25 tysięcy osób, za co Wam bardzo dziękuję. Moje dwie grupy odnośnie peletu, odnośnie groszku się rozwijają. Zapraszam Was, linki macie w opisie. Zajrzyjcie na moją stronę kamilmiernik.pl, gdzie macie ekogroszek płomień niedługo. Fajne, myślę, że zmiany dla Was. Ale skupmy się dzisiaj na tej mieszance. Tak jak już niejednokrotnie Wam mówiłem, czytam to, co jest na grupach, może się nie udzielam, ale czytam. Czytam dość intensywnie, bardzo dużo osób prosi, pyta, co by było, albo jakie będzie to miało właśnie przełożenie na zmieszanie groszku z peletem. Dziś raczej filmik krótki, z racji tego, że po prostu te testy będę chciał przeprowadzić takie długotrwałe, tak? Czyli około 2 zasobniki, 3 zasobniki, czy około 200-300 kg będę chciał przepalić takiej mieszanki i zobaczyć, jakie są efekty. Czy to w ogóle coś daje, czy to jest zupełnie bezsensowna nasza praca, którą musimy włożyć, bo żeby to zmieszać, jednak musimy sporo tej pracy włożyć, nie ukrywajmy, tak? Więc do tego testu właśnie, tak jak mówiłem, będzie ekogroszek mój, płomień 27, takowy mam pod ręką i biomasa partner grup, ich pelet z najwyższej półki. Takowy też mam pod ręką, dlatego to zrobimy. Można by było zrobić oczywiście na innych, ja to zrobię na tych i zobaczymy, jakie będą tego efekty. Czy to w ogóle coś daje, czy tylko mówię, nasza praca. Czy da nam to jakieś oszczędności? Dlaczego taki test? Wiele osób właśnie pyta, ponieważ cena groszku drastycznie jest wysoka. Jest drastycznie wysoka, i na razie nie zapowiada się, żeby było taniej, tak więc dlatego takowy test. Pelet można kupić, nie ukrywajmy, taniej, sporo taniej niż węgiel. I zobaczymy, czy to się przełoży w jakiś sensowny sposób. Czy może mniej spieków, może czyściej w kotle, rzadsze chodzenie, mniejsze spalanie lub większe spalanie. To wszystko będziemy chcieli sobie sprawdzić. Ja sobie założyłem, że zrobię taką mieszankę pół na pół wagową, zaznaczam. Jeśli macie pomysł inny, czyli jakie proporcje dać, czy na przykład objętościowe, czy wagowe, dajcie też znać. Ja to zrobię 50 do 50, czyli kilogram ekogroszku, kilogram peletu. Tak ja to przewiduję. I tak mówię, dwa zasobniki na pewno będę chciał spalić. To troszkę potrwa, a obecne spalanie na samym groszku w moim przypadku waha się między 14 a 16 kg. Wiadomo, zależy. Pogoda jest zmienna, temperatura w domu utrzymuje mniej więcej na stałym poziomie, około 20,5 stopnia. Na dzień dzisiejszy, tak więc dlatego będę chciał to przeprowadzić na dłuższą metę i zobaczyć, jakie to średnie spalanie. Raz wiadomo, temperatura za oknem jest minus 1, raz jest plus 5, ale cały czas od dłuższego czasu mniej więcej ta temperatura się bardzo kształtuje na podobnym poziomie i to zrobimy. Słuchajcie, ja to zrobię tak, mniej więcej Wam zobrazuję, żeby też nie mieszać tego w betoniarce, bo byłoby to naprawdę bardzo pracochłonne, a nie chce mi się betoniarki do właśnie tej do mojej kotłowni ciągnąć. Kubeczek standardowy, tak jak mówiłem, mój groszek, pelet i tak naprawdę zrobimy sobie to wagowo, będę wagowo to robił, miarkę. Ona ma 3 litry, ale będę chciał wsypać 25 kg, i 25 kg. I będę sobie po kubeczku, nie ukrywam, wsypywał. Troszkę mi to czasu zajmie do mojego zasobnika, żeby zrobić tą mieszankę. Nie będę tego mieszał gdzieś tu ręcznie, bo to bez sensu zupełnie. I zobaczymy, jakie efekty. Mówię, 1 do 1. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie, jakie macie na temat zdanie. Może już robiliście takie testy, może to fajnie wypada, może nie. Nie wiem, nie robiłem. W kolejnych odcinkach też dużo materiałów, dużo poradników, jak właśnie zaoszczędzić na ogrzewaniu, o czym Wam obiecywałem. Słuchajcie, ja się zabieram do pracy, trochę tego jest. Na dzisiaj myślę, że kończymy. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na moją stronę kamilmiernik.pl, no i zasubskrybować kanał, czerwony przycisk pod filmem, bardzo ważne. I cóż, jeszcze Wam pokażę, bo ja już częściowo, nie ukrywam, zasypałem sobie zasobnik, pokażę, jak to się mniej więcej pali. Tak więc zapraszam Was do kotła, a my się widzimy w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!